Choć osobiście uważam, że najlepszą erą motoryzacji są wczesne lata 2000, o tyle przyznać trzeba, że w latach 80. i 90. powstało wiele super samochodów, które na stałe zdefiniowały, jak auta przyszłości będą wyglądać i jak będą działać. Pod koniec lat 80. rozegrała się fenomenalna bitwa o koronę króla prędkości maksymalnej między Ferrari F40 i Porsche 959. O włoskim samochodzie film już stworzyłem, przyszedł więc czas na jego konkurenta z Niemiec. Samochód, który dosłownie o jakieś 20 lat wyprzedził technologię swoich czasów. Przy okazji wokół niego narosło mnóstwo mitów, przekłamań i niedopowiedzeń, przez co często jego historia przedstawiana jest w sposób niewiele mający wspólnego z prawdą. Czas więc zagłębić się w niesamowicie wciągającą, prawdziwą historię Porsche 959. Zapinamy pasy i jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to małe ogłoszenie dla wszystkich motomaniaków poszukujących podzespołów eksploatacyjnych do swoich aut. Najlepszym miejscem, gdzie uzyskacie dostęp do ponad 4 milionów części samochodowych, jest aplikacja sklepu internetowego partnera dzisiejszego odcinka, czyli ukando.pl. Z aplikacją Ukando szybko i wygodnie znajdziecie niezbędne elementy do wykonania napraw w waszych samochodach. Dzięki wygodnej wyszukiwarce będziecie mieli pewność poprawnego dopasowania części zamiennych, a dodatkowo specjalnie dla Was na hasło Powagowani dostaniecie 7% zniżki na zakupy, która działa zarówno w sklepie online, jak i w aplikacji mobilnej. Więcej informacji znajdziecie w opisie, a teraz wracam do tematu tego odcinka. Najpierw musimy poznać dwa fundamentalne fakty na temat tego, co działo się w Porsche na samym początku lat 80. Po pierwsze, finansowo Porsche radziło sobie naprawdę kiepsko. Po drugie, choć może ciężko w to uwierzyć, powszechnym przekonaniem wśród inżynierów było, że 911 najlepsze czasy ma już za sobą i wkrótce przejdzie na emeryturę. Nikt nie wierzył w to, że samochód sportowy z silnikiem umieszczonym z tyłu będzie mógł nadążyć za konkurencją. Silnik z przodu, napęd na tył z układem transaxle. To miała być przyszłość niemieckiej marki, stąd tak duże ich zaangażowanie w Porsche 924, Porsche 928 czy Porsche 944. Tak miała wyglądać przyszłość marki ze Stuttgartu i praktycznie wszyscy wewnątrz byli o tym głęboko przekonani. Wszyscy, poza Helmutem Bottem, głównym inżynierem firmy, który był ogromnym fanem 911 i za taką konfiguracją samochodu z silnikiem umieszczonym z tyłu bardzo mocno optował. Szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że w 1981 roku w związku z problemami finansowymi szefostwo w niemieckiej marce objął nowy prezes Peter Schutz, który miał wyprowadzić Porsche z długów, a przy okazji był znacznie bardziej otwarty na ciekawe pomysły i mniej konserwatywny od poprzednika Ernsta Fuhrmanna. Dzięki temu Helmut namówił Schutza na stworzenie projektu, w którym postarają się sprawdzić, ile da się wyciągnąć z układu z tylnie zamontowanym silnikiem i jak dobrze tego typu samochód będzie mógł sobie radzić w przyszłości. A stworzone przy tej okazji technologie, niezależnie od powodzenia projektu, będzie można wykorzystać i wdrożyć do przyszłych modeli, zapewniając konkurencyjność Porsche na rynku samochodów sportowych. Tak się złożyło, że w 1982 roku FIA, a dokładniej mówiąc FISA, postanowiła całkowicie przemodelować układ motorsportowych dywizji, chcąc otworzyć się na nowe samochody, dążąc do wzrostu popularności wyścigów oraz rajdów i do przyciągnięcia większej liczby widzów. I tak grupa 4, 5 i 6 zostały zamienione na grupę A,
grupę B oraz grupę C. Grupa A to samochody, które muszą przejść homologację w postaci minimum 5000 wyprodukowanych egzemplarzy. To dużo. Łapią się pod to niemal wyłącznie samochody masowo produkowane. Z kolei grupa C to prototypy, które nie muszą mieć żadnej homologacji. Wreszcie znana wszystkim grupa B i wymóg homologacji w postaci 200 wyprodukowanych egzemplarzy. To jest to! Właśnie pod wymogi grupy B Porsche 959 zostanie przystosowany. W tym jednak momencie dochodzimy do pierwszego, masowo powielanego błędu, który powtarzany jest jak mantra w niemal wszystkich publikacjach na temat tego samochodu. Porsche 959 wcale nie był produkowany z przeznaczeniem do rajdów. Tak, zgadza się, nawet wewnętrzne oznaczenie kodowe projektu 959 brzmiało B-Gruppe, ale grupa B oznacza po prostu zestaw przepisów, ramy technologiczne samochodów oznaczone przez Międzynarodową Federację Samochodową, a nie typ zawodów samych w sobie. Oprócz rajdowej grupy B były jeszcze bardzo poważne plany wprowadzenia torowych wyścigów grupy B, nazwanych Group B Circuit Race Series, i to głównie pod te wyścigi, a nie rajdy, 959 był projektowany. Rajdy służyły m.in. testom napędu na wszystkie koła, z biegiem czasu okazało się również, że z rajdami Porsche faktycznie będzie blisko związany, ale do tego dojdziemy w dalszej części filmu. Jednak szutry odcinków specjalnych nie miały być domeną Porsche 959. Dokładnie z takim samym podejściem projektowany był na przykład Ferrari 288 GTO do torowych wyścigów grupy B. Mając to wyjaśnione, możemy przejść do tego, co faktycznie udało się stworzyć, a naprawdę jest o czym rozmawiać. Chcąc pokazać, do czego platforma 911 jest zdolna, mam wrażenie, że pozwolono inżynierom na realizację swoich wszystkich, nawet najbardziej zwariowanych pomysłów. Dosłownie jakby mogli się wyżyć na 959, realizując wszystkie swoje mokre sny. Auto bazowało oczywiście na nadwoziu z 911, choć z niego pochodzi tylko i wyłącznie linia dachu, okna i drzwi, a nawet te elementy zostały wykonane z innych materiałów, w praktyce więc nie było praktycznie żadnej migracji podzespołów z 911 do 959. Co ciekawe, wczesny pomysł zakładał, by oprzeć B-grupowy projekt na platformie Porsche 914 z centralnie umieszczonym silnikiem, a potem obudować resztę, głównie przód i tył, elementami z Porsche 935, tworząc coś na kształt drogowego Moby Dicka. Do tego oczywiście nie doszło, choć w rzeczywistości bardzo dużo wspólnego z motorsportem ma silnik. Sześciocylindrowy bokser o pojemności 2,8 litra bazował na wyścigowej jednostce z modelu 956. Miał po 4 zawory na cylinder, zasilany był układem paliwowym Bosch Motronic i wbrew temu, w czym Porsche się lubowało, tylko blok silnika był chłodzony powietrzem, natomiast głowica była już chłodzona wodą. Względem wyścigowego odpowiednika popracowano przede wszystkim nad kulturą pracy na czele z wibrującymi łańcuchami rozrządu oraz nad systemem doładowania. Zastosowanie dwóch turbosprężarek w tamtym czasie aż taką nowością nie było. Innowacją natomiast było doładowanie sekwencyjne, w którym pierwsza, malutka turbina pracowała w niskich obrotach silnika, a druga, większa, dochodziła do głosu tylko przy dużym zapotrzebowaniu na moc, redukując tym samym, choć nie całkowicie eliminując, opóźnienie zwane turbolagiem. A 450 koni mechanicznych i 500 Nm momentu obrotowego oznaczało, że w latach 80. Porsche 959 był jednym z najmocniejszych produkcyjnych samochodów. Ja wiem, że dziś taką moc otrzymamy w hatchbacku, ale w latach 80. to była strefa najpotężniejszych hiperaut. Aby stworzyć wytrzymałą, ale lekką skorupę auta, Niemcy zastosowali do paneli nadwozia i konstrukcji podwozia materiały ówcześnie uznawane za egzotyczne, na czele z aluminium, włóknem szklanym i kewlarem. Zamiast zaś stalowej podłogi, zwykle używanej w innych samochodach produkcyjnych,
W 959 stworzono ją z odpornego na ogień Numexu. Ciekawostki związane z materiałami ciągną się dalej. Felgi z centralną śrubą wykonano z drążonego w środku magnezu. Do tego był to pierwszy samochód produkcyjny z oponami typu Run Flat w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy potencjalnych przebiciach przy prędkościach rzędu 300 km na godzinę. Co ciekawe, tylko Bridgestone był w stanie dostarczyć odpowiednie opony, co w tamtych czasach było dziwne, że niemiecki producent nie korzysta z niemieckiego ogumienia. Problem z dostarczeniem odpowiednich opon wynikał nie tylko z tego, że inżynierowie uparli się na system Run Flat, ale również zażyczyli sobie kompatybilności ze specjalnymi rantami ochronnymi na felgach, by w czasie ostrej jazdy opona nie mogła przesuwać się po feldze, tracąc tym samym ciśnienie. A żeby na bieżąco monitorować ów ciśnienie, Porsche jako pierwsi na świecie stworzyli i wdrożyli do samochodu produkcyjnego czujniki ciśnienia w oponach. A ich mania dotycząca bezpieczeństwa kół szła jeszcze dalej. Średni moment dokręcania kluczem śrub kół w samochodzie osobowym to okolice 100-150 Nm. W przypadku Porsche Carrera GT, również z jedną centralną śrubą, zalecany moment obrotowy wynosił 550 Nm. Natomiast w 959 koła dokręcane były momentem aż 850 Nm. Co jeszcze ciekawsze, przed odkręceniem kół za pomocą odpowiednio mocnego klucza i specjalnej nasadki, pierw nakrętkę trzeba było odblokować za pomocą kluczyka. B-grupowy Porsche zbudowany został w aerodynamicznym nurcie tak zwanego Zero Lift. Oznacza to, że wszelkie zabiegi aerodynamiczne w nadwoziu generujące docisk służyły tylko temu, by zredukować, wyzerować naturalną siłę noszenia powstającą wraz ze wzrostem prędkości auta. 959 nie generuje niemal żadnego docisku. Nic nie jest podyktowane szalonym prędkością w zakrętach. Liczy się tylko i wyłącznie stabilność przy wysokich prędkościach. Teraz zaś czas przejść do dwóch największych majstersztyków pierwszego supersamochodu Porsche, a mianowicie zawieszenia i napędu na cztery koła. 959 miał super zaawansowane, jak na tamte czasy, hydrauliczne zawieszenie z możliwością bieżącej regulacji w locie, twardości tłumienia i wysokości prześwitu. Aby zaimplementować regulowane tłumienie i regulowaną wysokość jazdy, każde koło wykorzystywało dwa amortyzatory. Jeden z nich miał silnik elektryczny do zmiany układu zaworów amortyzatora w celu uzyskania regulowanego tłumienia. Kolejny amortyzator, którego płyn dostarczany był pompą hydrauliczną z silnika, zajmował się regulacją prześwitu. A główną częścią tego systemu był skomplikowany układ pomp i zbiorników hydraulicznych, które zajęły praktycznie cały przód auta. To dlatego też bagażnik jest tak płytki i częściowo dlatego też upierano się przy oponach typu Run Flat, ponieważ po prostu nie było miejsca ani na koło zapasowe, ani na zestaw naprawczy. Co ciekawe, w miejscu, gdzie tradycyjnie byśmy znaleźli wlew paliwa, był wlew płynu hydraulicznego do zawieszenia. Ogólnie wszystkie wlewy życiodajnych cieczy były dość skomplikowane. Po lewej z tyłu był wlew płynu hydraulicznego. Po prawej z tyłu wlew oleju silnikowego, a wlew paliwa był z przodu w bagażniku. A żeby żaden randomowy pracownik stacji benzynowej przez pomyłkę nie wlał paliwa do zbiornika na płyn hydrauliczny, to wlewy do hydrauliki i oleju otwiera się klamkami ukrytymi w komorze silnika. Prawdziwym kosmosem natomiast był wybitny wręcz napęd na wszystkie koła. System PSK Porsche Steuer Kupplung był absolutnym diamentem tego samochodu. Nawet dzisiaj jest uważany za najbardziej wyrafinowany system napędu na wszystkie koła, jaki kiedykolwiek powstał. Co sprawiło, że był tak wyjątkowy i tak doskonały? Spośród wszystkich konstrukcji z napędem na cztery koła, P
PSK jest jedyną, która może zmieniać stosunek rozdziału momentu obrotowego przód-tył w normalnych warunkach jazdy, podczas gdy inne konstrukcje mogą się zmieniać tylko wtedy, gdy występuje uślizg opony lub nierównomierność w rozkładzie napędu. Przez większość czasu rozdział momentu obrotowego między przednią i tylną oś wynosił 40 do 60, czyli tyle samo co rozkład masy samochodu. To najlepiej wykorzystywało przyczepność. Podczas gwałtownego przyspieszania PSK przenosiło do 80% momentu obrotowego na tylne koła, ponieważ gwałtowne przyspieszenie prowadzi do przeniesienia ciężaru do tyłu, co zmniejsza przyczepność przednich kół i zwiększa przyczepność tylnych kół. Przenosząc więc większy moment obrotowy na tylne koła, można optymalnie wykorzystać przyczepność. W czasie normalnej jazdy na bieżąco komputer określał najbardziej odpowiedni współczynnik rozdziału momentu obrotowego, analizując parametry takie jak położenie przepustnicy, kąt skrętu kół, przeciążenie G, a nawet doładowanie turbosprężarki, tak aby zawsze zapewnić optimum przyczepności. A żeby system mógł działać prawidłowo, przednie i tylne półosie napędowe muszą w normalnych warunkach pracować z różną prędkością, dlatego w 959 zamontowano parę przednich kół o 1% większej średnicy niż tylnych. System PSK wykorzystywał sprzęgło wielopłytkowe zamiast centralnego mechanizmu różnicowego do przeprowadzania rozdziału momentu obrotowego. Sprzęgło miało 6 par tarcz ciernych, każda para była niezależnie sterowana komputerowo i uruchamiana ciśnieniem hydraulicznym. Mimo zastosowania po prostu 6 sprzęgieł, Porsche twierdziło, że straty energii nie przekraczały 0,4% mocy wytwarzanej przez silnik. To często jest problemem napędów na 4 koła, że czuć, że sama praca systemu zabiera moc silnika poprzez tarcie mechanicznych elementów. Tutaj ta strata była minimalna. System PSK był tak wyrafinowany i drogi, że w praktyce nigdy później nie zdecydowano się go wykorzystać w przyszłych modelach Porsche. A w związku z tym, że mowa o napędzie na 4 koła, to czas przejść do skrzyni biegów i tutaj sprawa robi się niezwykle ciekawa. Porsche 959 ma manualną 6-stopniową skrzynię biegów. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że spostrzegawcze oko szybko zauważy, że coś w tej 6-biegowej skrzyni nie gra, skoro ma biegów 5. Otóż w miejsce tradycyjnego biegu mamy bieg nazwany G od Gelände, czyli teren, a dalej mamy 1, 2, 3, 4, 5. I bardzo często fakt ten jest głośno omawiany przez osoby, które twierdzą, że faktycznie 959 od początku miał być terenówką, skoro ma bieg terenowy. A w rzeczywistości sytuacja ma się tak, że jest to zwykła 6-biegowa skrzynia biegów, w której zmieniono oznaczenia ze względu na europejskie normy głośności. Porsche w ten sposób opisało biegi, żeby podczas testów homologacyjnych urzędnicy ruszali de facto z drugiego biegu, który naturalnie ma niższe obroty i jest cichszy. Więc bieg G to w rzeczywistości jedynka i nie jest to żaden bieg terenowy z reduktorem, tylko zwykły bieg, na którym rozpędzimy się prawie do 60 na godzinę. Rzeczywista dwójka oznaczona jest jako jedynka, trójka opisana jest jako dwójka i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby nieco nagiąć przepisy i przejść testy głośności. Tego typu drobnych niuansów było naprawdę sporo i na dobrą sprawę ogólnie proces od rozpoczęcia prac w 1981 roku do wprowadzenia supersamochodu na rynek strasznie się wydłużał. Jednym z największych problemów inżynierów przy tworzeniu 959 było opracowanie systemu ABS, który działałby sprawnie przy tak wysokich prędkościach. Nawet po kilku latach prac w samochodach prototypowych ABS wciąż nie działał w pełni jak należy i to m.in. przez niego cały proces prac nad samochodem się tak mocno wydłużył. I wydłużył się na tyle mocno, że sprzedaż i dostarczenie pierwszych egzemplarzy do klientów miało miejsce w 1987 roku, czyli rok po tym, jak grupa B została zlikwidowana. Samochód więc, który typowo pod nią był przygotowywany, nigdy nie miał okazji w niej wystartować.
Ale skoro samochód finalnie udało się ukończyć, to w kilku zarówno rajdach, jak i wyścigach zdecydowano się wystartować. W zawodach terenowych zdecydowanie najciekawszą imprezą był rajd Paryż-Dakar w 1986 roku, kiedy to 959 dojechała do mety na pierwszym, drugim oraz szóstym miejscu. Dublet oczywiście jest imponujący, ale w mojej ocenie największym osiągnięciem było właśnie szóste miejsce, ponieważ był to samochód techniczny. Trzeci spośród samochodów Porsche był typowym dawcą części, który miał podążać za pierwszą dwójką i w razie awarii miał się poświęcić i oddawać części dla nich. I właśnie ten dawca dojechał na szóstym miejscu całego rajdu. Imponujące. W tym samym roku również Porsche 961, będący tak naprawdę 959, wygrał Le Mans, a z racji, że nigdy nie doszło do rozkwitu wyścigów torowych grupy B, to schedę w jej miejsce przejęła IMSA i właśnie tam Porsche z mniejszymi i większymi sukcesami startowało. Nadal jednak to nie koniec zwariowanej historii Porsche 959, ponieważ skoro pierwsze sztuki zaczęły trafiać do klientów, to musimy pomówić o cenie tego auta. Pierwsze, najwcześniejsze szacunki, w czasie kiedy 959 było jeszcze tylko szkicem na kartce papieru, zakładały, że finalnie samochód powinien kosztować w okolicach 100 tysięcy niemieckich marek. Im dalej w las, tym jednak cena rosła z racji zaawansowania technologicznego i inwestycji w ten rozwój poczynionych. Ze 100 tysięcy marek zrobiło się 200 tysięcy, potem 300 tysięcy, a finalnie cena nowego Porsche 959 w 1987 roku wyniosła 431 550 niemieckich marek, czyli nieco ponad 225 tysięcy dolarów. Można było za to kupić Ferrari 288 GTO, Lambo Countacha i Audi Quattro, zostawiając sobie jeszcze kilka tysięcy w kieszeni. Porsche 959 było więc obłędnie drogie, a i tak przez fanów Porsche nazywane było największą promocją w dziejach niemieckiej marki, bo mówi się, że wyprodukowanie jednej sztuki kosztowało w okolicach miliona marek, więc na każdym jednym sprzedanym egzemplarzu Porsche traciło ogromne sumy pieniędzy. I z tym w sumie wiąże się też kolejna ciekawostka. Oficjalnie łączna produkcja detalicznych modeli zamknęła się w 1988 roku na 292 egzemplarzach. Doliczając do tego 37 prototypów, modeli przedprodukcyjnych i testowych, otrzymujemy liczbę 329 sztuk. Wiadomo natomiast, że w 1992 roku, 4 lata po zakończeniu produkcji, do Porsche zgłosiło się kilku klientów m.in. z Hongkongu i Singapuru z propozycją zbudowania kilku dodatkowych aut, wiedząc, że na półkach magazynowych wciąż leżą podzespoły i części zamienne pozostałe po produkcji. Jak już wspomniałem, niemiecka marka była wtedy w nie lada kłopotach finansowych, więc bez mrugnięcia okiem zgodzili się i zbudowali minimum 8 kolejnych egzemplarzy, nadając im jednak numery VIN z 1988 roku. I z liczbą samochodów, a raczej wersjami produkowanych samochodów, mocno wiąże się również cała, nazwijmy to kolokwialnie mówiąc, inba ze sprzedażą supersamochodu Porsche do Stanów Zjednoczonych. Często słyszy się, że to USA, a dokładnie mówiąc ich Departament Transportu i Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie dopuściły 959 do sprzedaży na terenie Ameryki. Prawda jest jednak nieco inna i znów dotyczy kryzysu finansowego niemieckiej marki. Nie dość, że Porsche traciło na każdym sprzedanym egzemplarzu, to w dodatku marka niemiecka z tygodnia na tydzień umacniała się względem dolara, więc eksport za ocean tym bardziej z punktu finansowego był mało opłacalny. Kontrakt na dostarczenie 959 na rynek amerykański miał klauzulę mówiącą, że w przypadku nieprzejścia testów DOT, Department of Transportation, umowa staje się nieważna. I zgadnijcie co? Testy DOT nie zostały zdane. Ale departament nigdy w historii nie testował aut ubiegających się o homologację,
Oni tylko badają sprawozdania z testów zderzeniowych, homologacyjnych i tak dalej, dostarczonych od producentów i na tej podstawie orzekają, czy samochód spełnia wymogi, czy nie. Porsche nigdy nie dostarczyło żadnych badań do DOT, więc faktycznie DOT nie klepnął testów, bo nie miał czego klepnąć. Porsche za to miało czystą i wygodną sytuację. Nie musieli sprzedawać żadnych egzemplarzy do USA, bo nie mieli homologacji. Co ciekawe, niemal identyczna sytuacja była z Ferrari 288 GTO, również samochodzie B-grupowym, który również nie trafił do USA ze względu na niespełnione testy, których nigdy nie dostarczono. Ale rynek amerykański cały czas na Porsche 959 miał ogromne parcie i nie miał zamiaru się poddać. Al Holbert, który był szefem całego oddziału Porsche Motorsports na Amerykę Północną, zaproponował stworzenie 30 wersji Sport, żeby zarejestrować je w USA jako samochód wyścigowy przeznaczony tylko i wyłącznie na tor. To miało sens, ponieważ z racji, że proces wdrożeniowy 959 trwał tak długo, to nie 288 GTO był najszybszym Ferrari, ale już F40. Porsche koniecznie chciał utrzymać koronę króla prędkości, więc zgodzono się na stworzenie wersji Sport i jej próbę sprzedaży w USA. Porsche 959S pozbawiono dużej części wyposażenia i super skomplikowanego układu hydraulicznego zawieszenia, przez co auto było tańsze w produkcji, ale można było je drożej sprzedawać, bo to wersja Sport, więc wszystko gra. Ceny nowych 959S zaczynały się od 290 tysięcy dolarów. 29 egzemplarzy zaimportowano do Stanów, a w Departamencie Transportu Sprawa Porsche w wersji Sport trafiła na urzędnika imieniem Dick Merritt, który pech chciał, że był chyba jedynym urzędnikiem w całym departamencie, który był prawdziwym fanem motoryzacji i doskonale znał się na rzeczy. Od razu wyczuł, o co gra się rozchodzi. 959S miał drogowe opony, klatkę bezpieczeństwa schowaną pod skórzaną tapicerką i nic tam nie przypominało samochodu stricte wyścigowego. Kropką nad i było zabranie 959S na tor wyścigowy Nazareth Raceway, gdzie już po kilku okrążeniach, widząc, że to typowy samochód drogowy, Dick Merritt definitywnie odrzucił pomysł rejestracji go jako samochód wyścigowy. 22 samochody odesłano z powrotem do Europy, ale najprawdopodobniej 7 egzemplarzy pozostało w porcie w Pensylwanii i przechowywane były legalnie w strefie międzynarodowej. Wtedy to kilku zapalonych miłośników 959, na czele z Otisem Chandlerem, Paulem Allenem, Bruce'em Kenepa i Billem Gatesem, rozpoczęli prawną batalię o zalegalizowanie supersamochodu Porsche w Stanach Zjednoczonych. Po niemal 10 latach wysiłków wraz ze swoimi prawnikami doprowadzili do przegłosowania tzw. prawa show or display, na podstawie którego wyjątkowe, rzadkie egzemplarze samochodów mogą jeździć po drogach USA bez spełniania wszystkich wymogów prawnych ze względu na ich historyczne lub technologiczne znaczenie. Tak więc Bill Gates i grupka miłośników Porsche dosłownie zmienili prawo, by móc legalnie swoimi wymarzonymi samochodami jeździć. To właśnie od nich wzięło się prawo w USA, otwierające ten rynek na legendy motoryzacji, które nigdy wcześniej nie były tam dostępne, jak McLaren F1, Jaguar XJ220, Bugatti EB110 i wiele, wiele innych. Strasznie zagmatwanie wygląda również sprawa z rekordami prędkości i tą słynną bitwą między Ferrari a Porsche. 959 pobiło rekord prędkości, rozpędzając się do 317 km na godzinę, co na mile przekłada się na liczbę 197. Bariera 200 mil na godzinę więc nadal pozostała nienaruszona. Wtedy do gry włączyło się Ferrari F40, ostatnie dzieło czerwonych za życia Enzo Ferrariego. Włosi w glorii i chwale ogłosili, że ich supersamochód mknie z prędkością 202 mil na godzinę,
Ale ten rekord jest taki dość śliski, bowiem żadnemu, ale to żadnemu niezależnemu recenzentowi nie udało się przebić 200 mil na godzinę. Niezależnie potwierdzone wyniki oscylowały wokół 198-199 mil na godzinę, co przekłada się na nasze 319 km na godzinę i mimo wszystko oznaczało to, że w swoim czasie F40 była najszybszym samochodem na świecie. O dziwo, 959 w wersji Sport ze względu na identyczną moc silnika poprawił swoją prędkość maksymalną tylko o 1 km na godzinę, zrównując się z Ferrari, na co Niemcy odpowiedzieli opcjonalnym pakietem zwiększającym moc do 515 koni mechanicznych. Ta wersja na torze Nardo we Włoszech w 1988 roku rozpędziła się do 339 km na godzinę, co oznaczało również przebicie bariery 200 mil na godzinę z wynikiem dokładnie 211 mil. Ale mało które zestawienie uznaje ten rekord, ze względu na to, że nie był to fabryczny, produkcyjny samochód, a jego zmodyfikowana wersja. Nie tylko w tym przypadku temat rekordów prędkości jest niesamowicie śliski i każdy nagina narrację na swoją stronę jak tylko może, chwilami więc ciężko obiektywnie ocenić, kto w danym momencie dzierżył koronę króla prędkości. Dlatego zamiast rozdrapywać kwestię rekordu prędkości, proponuję skupić się właśnie na tych pakietach zwiększających moc, które pojawiają się na rynku do dnia dzisiejszego. Głównie mam na myśli pakiety mocy stworzone przez Bruce'a Canepę, o którym wspominałem w kontekście importu Porsche do USA. Od 2003 roku, pracując z inżynierami Porsche, rozpoczął on program pakietów tuningowych do 959, zajmując się przede wszystkim systemem doładowania, układem wydechowym i mapowaniem silnika. Łącznie stworzył 3 generacje swoich pakietów ulepszeń, z czego najwyższy pakiet, nazywany 959 SC, z fabrycznego auta wyciska 800 koni mechanicznych, a w dodatku z oryginalnym napędem na 4 koła, tą samą manualną skrzynią biegów i bez żadnej kontroli startu, schodzi do setki w okolice 2 sekund. A co najbardziej abstrakcyjne, spełnia nimi normy emisji spalin stanu Kalifornia, które zdecydowanie są najbardziej rygorystyczne w całych Stanach Zjednoczonych i nawet oryginalny 959 ich nie spełniał. Bruce Canepa z samochodu z lat 80. stworzył samochód o osiągach Porsche 918. Niebywałe. Podsumowując tę zwariowaną historię, Porsche 959 jest autem niesamowitym. Prawdziwy nerdfest inżynierów, który udowodnił nie tylko jak zaawansowane rozwiązania techniczne można było stworzyć w latach 80., ale również jak ogromny potencjał drzemie w platformie 911 z silnikiem umieszczonym z tyłu. Stworzony w dużej mierze dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu osób, które walcząc z kryzysem finansowym marki i niesprzyjającemu prawu, ostatecznie dowieźli dzieło, które wyprzedziło branżę motoryzacyjną o dobre 20 lat. Pierwszy super samochód marki Porsche często bywa niedoceniany, a w rzeczywistości okazał się modelem kluczowym. Gdyby nie 959, nie dość, że nie byłoby później Carrera GT czy 918, to prawdopodobnie nie byłoby w ogóle nawet 911. Electric energy washes over me. Bright lights in the city. Every sound has got me moving to the beat. My head won't stop spinning. Electric energy washes over me. Niezwykle trudny temat, ale cieszę się, że mogłem się z nim zmierzyć. Obserwując motoryzacyjne dyskusje, cały czas widzę, że istnieje bardzo wyraźny podział,
między fanów surowości i mocy F40 a technologii 959. Do której grupy wy należycie? Ferrari F40 czy Porsche 959? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Tymczasem ja przechodzę do podziękowania naszym patronom za wsparcie i do przedstawienia stałych partnerów komercyjnych kanału, a są nimi. Car Vertical. Czy wiesz, że używany samochód z drugiej ręki mógł brać udział w kolizji? Zawsze sprawdzaj historię auta z Car Vertical. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej! Linki do naszych partnerów zostawiam w opisie, a korzystanie z ich usług oznacza również wsparcie kanału. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie powagowanych, w którym znajdziecie nasze oryginalne gadżety. W kontekście Porsche 959 zainteresować Was mogą filmy o Porsche 918 oraz oczywiście wielka analiza Ferrari F40. Po lewej stronie zaś pojawia się Wam również możliwość subskrypcji kanału, koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, dziękuję za wspólnie spędzony z Wami czas. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Zawsze miałem z tym ogromny problem i szczerze mówiąc, nie do końca mogę się zdecydować. Dla mnie F40 i 959 są po prostu na równi.